koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest spustoszeniem. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która się jest spustoszeniem. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Gon. Oczywiście na te krew i wino. No i słuchajcie, przeszukałem sobie trochę tą całą krainę, bo wydawało mi się, że znaleźliśmy wszystko, ale jeszcze udało mi się znaleźć ciało smoka. Przed chwilą był komentarz, ale nie zdążyłem włączyć nagrywania. Ogólnie no mówiła Seana, że przypowieść o smoku wiedźmińskim. No i Geralt skomentował, że odkąd powstała ta bajka, to musi sprzątać po wielu przygrupach, którzy próbowali powtórzyć wyczyn szewczyka Dratewki. Chyba on był tylko inaczej nazwany. Co też ciekawe, zmieniłem broń, jak widzicie. Boże, nie broń, tylko zbroję. Jak widzicie, walczę teraz odziany w tę zbroję z Tusą, którą znalazłem tutaj niedaleko. No i zaraz giniemy od szatów. No i postawiłem, że tak zrobię, bo ponieważ ona jest po prostu lepsza, jeżeli chodzi o sam ten. O same statystyki, no patrzcie. Tutaj jest zwiększona siła ataku, więc oczywiście atakujemy słabiej. Ale myślę, że można dać temu, że tak powiem, spróbować ponosić to, no bo patrzcie, ona jest ogólnie, daje dużo żywotności, choć to może jest trochę niepasujące nasze ostro walki, wiecie co? Zrobimy tak, ponosimy tą zbroję sobie do momentu, aż wyjdziemy z tej krainy, bo myślę, że wyjdziemy już niedługo. A później, jak już wrócimy do naszego świata, to ubierzemy się w swoje ciuszki. A dodatkowo powiem wam jeszcze, że... wiecie, tutaj będzie tak to bajkowo wyglądało, nie? Według mnie będzie spoko, dobra. Teraz musimy zasadzić magiczne fasolki. No i następnie wyruszamy na górę, no bo gdzieś na górze jest podobno pałac ukryty w chmurach. To też jest związane z jakąś tam bajką, no z Jasiem i magiczną fasolką. No i wtedy się wydostaniemy z tego, co nam mówiła Seana. Dobra, zapiszmy sobie. Tej zbroi na pewno mam więcej życia, ale z kolei zadajemy mniejsze obrażenia, co jest no trochę niepasujące okrące do naszego stylu gry. No i ma odporność strasznie małą. Czekajcie, ulepszony sam. Dobra, sam może być. No, chciałem rzucić. Zaraz się zderwuję. No wiecie co, jednak zbroje wiedźmińskie są najlepsze według mnie. Oho, coś tam z mieczem się stało. Jeszcze o ile ostrza można znaleźć ciekawsze, to same miecze są... To same zbroje są takie sobie. Tak, moim zdaniem. Skromnym. Dobra. Zniszczyliśmy wszystkich, wiecie co? Już się przebierzmy. No, chciałem takiego rycerskiego Geralta zrobić, ale... Ale ostatecznie myślę, że... No, te obrażenia to jednak jest to. No, patrzcie, przecież ta cała nam zbroja daje, no... Dużo siły ataku, dużo odporności na obrażenia. I chyba lepiej mieć więcej odporności niż niż po prostu życia samego. Dobra, naprawmy sobie to. Mieczyk. I może zjedzmy coś jeszcze na szybko. Powiedzmy sobie to. I to. Dobra, gdzie musimy zasadzić te fasolki? Tutaj. Czekaj. Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Okej. Dobrze, powiedziałem to teraz. Dobra, wrzucaj! Serio, aż tak? Coś nie zadziałało? Ktoś dał nam lewe fasolki?
Tak myślałem. No, łodyga jest spora. Ostatnia prosta. No, wygląda to ciekawie. Muszę przyznać. No i jesteśmy wysoko. Znacznie wyżej. Słuchajcie, prosiliście mnie znowu w komentarzach, żebym nagrał drugie zakończenie, nawet na niepublicznym, ale mówię, to jest dla mnie trochę inna sprawa. Ja bym chciał sobie przejść drugi raz w grę i być może wybrać inne zakończenia, inne wybory podjąć. I chciałbym, żeby to zostało dla mnie. Wiem, że chcielibyście to zobaczyć, ale no, nie obiecuję nic. Raczej będę się trzymał tego, że sobie sam to odgram. Niesamowite. Kurczę, taki Kermoren w chmurach, nie? Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... Z nim. O kurwa. Chmurny gigant, co? Gdzie on jest? A dobra, idzie. No, nie wygląda na zbyt fajnego przeciwnika. Zobaczmy, jakie mamy petardy. Może coś dobrego na nie znajdziemy. No... Trucie może tutaj całkiem istotne. Dobra. Każde obrażenie... O Jezu. O! O, nie wiem, czemu urdyn puściłem. Dobra, ale dostaję mocno dosyć. Weźmy sobie art. No. No i poszło tak, jak planowałem. Dobra, ale jest dosyć wolny, nie jest trudnym przeciwnikiem. Ups. O, o Jezu, dobrze, mamy ten unik po przewrocie. Dobra. Gleba. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. No. Mówiłam, że ta kraina zdziczała. Ale nie sądziłam, że aż tak. Czemu jest takie echo? To przez to, że jesteśmy w chmurach? Nie wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Tak? Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa. Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. Potrzebuję mężczyznę, Geralt. Nie patrz tak na mnie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. Cóż. Kim jestem, żeby wam tego widoku oszczędzić?
zmysłowo i niecodziennie. Różniło się to od tych scen, które już doświadczyliśmy. No, coś tak czułem, że tarta się strączy. Coś tak czułem. Wróćmy do interesów. Rozstaniemy się bez słowa. A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Możliwe, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. Swoją drogą, dzisiaj... Proszę, zaprowadzę cię do wyjścia. Kiedy nagrywam, miała miejsce premiera edycji gry roku Wiedźmina, czyli Wiedźmin 3 podstawka plus 2 dodatki i wszystkie DLC do tego. To takie, wiecie, mniejsze, o ile się nie mylę. Kolejny ornik w ogóle przed nami. Czekajcie, najpierw się rozejrzę. Czy możemy tutaj na przykład podejść do tych skał? Albo tutaj, coś tu, jakoś ładnie świeci ta roślina. Nie, dobra, a to jest łodyga, w której weszliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, wyszła, więc jeżeli ktoś jeszcze nie kupił gry, a planował, to myślę, że nie ma lepszej okazji niż właśnie zakupienie tej edycji. Wyszedł też patch, który poprawił tam jakieś błędy w misjach, które podobno niektórzy mieli i tak dalej. No, ja nie miałem żadnych większych, więc nie wypowiem się, ale no podejrzewam, że pewnie jakieś problemy były. Dobra, jest ornik kolejny. Kolejny ornik. Więc... Mam nadzieję, że żadną na dole nie ominąłem, ale z to co researchowałem trochę, to... No, ciekawe. O! To jest normalne zejście. I gdzie on nas prowadzi? Z tego, co słyszałem, są dwa orniki i to jest właśnie drugi, więc... Raczej niczego nie pominąłem, chyba że złe źródła mnie poinformowały. Dobra, jakaś jaskinia. Miecz. O, ornisko, jak w Dark Soulsach, nie? O, nawet usiądziemy tak. Fajne nawiązanko. Geschäft. Brzmi niemiecko, ale zobaczmy. Ami, Fenaf. Gdzie jest ten? A tutaj będzie. No, jest dużo lepszy od naszego miecza. Srebrnego. No patrzcie. Niezłe rzeczy poznajdywaliśmy. Dobra. Co tu jeszcze za coś zepsute? Trochę pancerza mogliśmy podbić. Rękawice nie, buty nie, to też nie, spodnie. Dobra, spadamy stąd. Idziemy dalej za Syaną. No proszę, no to myślę, że obłowiliśmy się. Dwa ciekawe miecze znaleźliśmy. Znaleźliśmy też set, który no jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale słabszy, jeżeli chodzi o obrażenia. I jak teraz wejść na górę? Czy ja minąłem jakąś tam drogę, rurę? Słuchajcie, tutaj nie widzę nic. Czy po drugiej stronie tej jaskini było jakieś wyjście? Wyniesienie? Jest coś. Okej. Okay. Podejrzewam, że wyjdziemy, no, gdzieś tutaj właśnie. Tutaj nie widać, żeby było A dobra, jest. I tutaj. Dobra. Śmiesznie tam mgła się pojawiła. Ogólnie, no, jak skończę serię, to planuję sobie pograć na modach. Oczywiście już wam jarem, ale tak wam oznajmiam, że Wiedźmina sobie jeszcze nie porzucam, prawdopodobnie zacznę NG+, czyli gra, która jakby od nowa jest popularnie, ale dalej mamy tą samą postać, tę samą wyszkoloną. Ciekawości. Tylko inne... inne ćwipunek jakby. Książęce wino. Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Co tutaj mamy? Ale nie żałuję. Skocz do studni. Trzeba tylko skoczyć do studni. Panowie, przodem. Dobra, za chwilę. Ja bym się jeszcze rozejrzał. No bo wiem, że drugi raz w tej krainie nie będę, prawda? A tutaj jest na przykład jakieś wejście wyżej. I myślę, że dla takiego
odkrywce Etia, a coś tutaj się znać ciekawego. Tutaj coś mamy, jakieś konia. Co już jest ciekawe. Przez bramę nie przejdziemy. Dobra, co za koń? O! Co jest? Kopnął nas. To jest osioł? Co to jest? Magiczne złoto. Nie wiem, za ci to bajki. Osiołek. Co? Dalej nas kopniesz? Niech raz był taki agresywny. Wyrośnięty osioł. Ciekawe. No i ja tutaj już nic więcej nie widzę. Czekajcie, chyba, że tutaj jeszcze da się wspiąć. Nie, tutaj da się w ogóle przejść. Okej, okay, gdzie teraz doprowadzi? No, szczerze bym wyskoczył, ale... Co to było? Coś mi minęło na ekranie, widzieliście? Nie, nie wiem, może mi się przewidziało trochę. To jest całkiem możliwe opcje. Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. Chyba nic więcej tu nie ma. Ale coś by przeleciał na ekranie, nie wiem. Z widy pewnie. No dobra, wskakujemy do studni. I to jest koniec tej krainy. Lecimy, 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 lecimy. Gdzie się pojawimy? No cholera. Tutaj płonie wszystko. Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyście guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniku, dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym, czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziłam. I nie mów do mnie jak do dziecka. No właściwie... Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Relis jest po prostu genialny. Nie będziemy jakoś wystawać za którąś stroną. Chociaż... No dobra, powiedzmy, że tak. Tiana, narobiłaś już kłopotów z jednym wampirem. Więc może nie szukaj zaczepki z drugim, co? Relis... Drugi wampir mnie nie wkurza. Relis jest zbyt szanowany, żeby za nim się nie wstawić. Zrobię co w mojej mocy. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tej wampirzej twierdzy? Czyżby? Mhm, chyba to miejsce. Nie pamiętam, jak to się nazywało kompletnie. Ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntynu. Ruina jak ruina. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widział? Może sam ci powie. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze... Tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte. Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Mądrze. Swoją drogą muszę zauważyć, że w tej krainie, w której byliśmy bajkowej, były spadki FPS-ów, a teraz gra chodzi tak płynnie, że po prostu moje oczy... Właśnie uroniłem łzę zachwytu. Ale wróćmy do gry. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie.
Gdybym wiedział, ile tej gry zostało, prawdopodobnie bym ewentualnie przedłużył odcinek, bo podejrzewam, że gry dużo nie zostało. Ale nie jestem pewien, więc prawdopodobnie niedługo zrobimy cięcia, zwijmy to tak. I ja zakończę w kolejnym odcinku, bo wydaje mi się, że to już są końcowe fazy. Ale zobaczymy jak to się potoczy. Okej. Prawdopodobnie ptaszor Detlafa. Szkoda, że nie poprawili tego kapturę i brody. To tak denerwuje, że te włosy przenikają przez model kaptura. A to zapewne Detlaf. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlaf, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie? Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? Ale jak? Czemu ona jest w tej krainie znowu? Amulet. A jednak znów dałem się okpić. Ta wstążka uratowała? Zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie! O cholera. Redis. Uzupełniło nam mikstury, to jest świetne, ale teraz po kolei zażyjemy to. Zażyjemy sobie to. Znaczy nałożymy. No i dobra, to chyba wszystko. Może jeszcze tak. Redis, nie daj się. Zabij go, Emil, musisz. Kurwa. Nie lubisz tego. Chciałem tylko jedną dziewczynę. Oszukaliście mnie obaj. Nie zaplanowaliśmy. Kurde, zablokowaliśmy to, ale przebił się. Nie, to tarto nie zadziała. Co jest? Co jest? Serio, to jest jakaś forma wampirza? O, kurwa.
Dobra, trzeba unikać ataku. O nie! Jesteśmy mocno zatruci. Chyba zginiemy. Czy on wygrał? Obcięliśmy mu skrzydła, dobra. A, przegraliśmy. Tak? Nie. Co się dzieje? To musi być w to coś. Dobra. Tu jest kolejne. O fuck. Jesteśmy mocno potruci, ale jest jeszcze jedno jajo do zniszczenia. I co? Kurde, jesteśmy mocno potruci. Dobra, adrenalina nas uratowała. Cholera, gińże, paskudo. Czy to koniec? Zabiliśmy go? Czy my nie możemy zabić jego, ale Emil to może zrobić. Z tego co zrozumiałem. Jeżeli to jest ostateczna forma, to wow. Ja się nim zajmę. Bardzo dobrze powiedziane. Ja się nim zajmę. To nie nalegam. To musi on zrobić. Wiem, że mu jest ciężko, ale on musi to zrobić.
2 tygodnie później. 52 poziom. No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdziale. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale co z Seaną? Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Zasadniczo nie mam w zwyczaju dyskutować o gustach. Ani to ciekawe, ani produktywne. Obecny tutaj Wiedźmin organicznie nie cierpi formalnych okazji, a taka właśnie niebawem go czeka, co jest dla niego źródłem nieustannej zgryzoty. Nie bierzcie, mistrzu, do siebie jego zachowania. Jest drażliwy, bo zżera go trema. Trapi się, że nie będzie umiał godnie zachować się w obliczu książęcego majestatu. Ha, nie dziwię się. Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. O, proszę, dostaniemy order. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Dobrze, Renis przeżył. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię 5 cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. A kto to by był? Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Jak każdą, która miała klątwę czarnego słońca. Jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyć? Ja jestem ciekaw. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. Ogólnie przedłużam odcinek. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Bo to i tak już jest właśnie koniec, więc zrobimy ten 40-minutowy albo 50, dajmy na to, ile tam wyjdzie. To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam. Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Ale natręt mały. Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. O Jezu! Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Dobra. Nie interesuje nas, jak idzie interes, ale... Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego... Właśnie, tyle już mu zrobiliśmy. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili.
Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy. Wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Coś kręci. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Ci żebracy. Pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania. O zapachu to już nie wspomnę. O butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Okej. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Co to jest, Damien? A, dobra, to już jest z ceremonią związane. Dobra, to gdzieś tutaj. Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To porządna okolica. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Dobra, po morcie ostanę w naszym nowym kubraku i tyle. Blak ci na plecy! Gdyby mi się tak działo, jak mi się nie... Co? Przeszła ci ochota? No i zaraz jeszcze padnę. To oni chyba są pijani. Dobra, mam to. Dobra, zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ridegarl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Okej. Okay. Słuchajcie, mimo wszystko, chciałem zrobić to finałowy odcinek, ale ja też patrzę, tutaj jeszcze będzie rozmowa z żebrakami, będzie później informacja, będzie później ceremonia, później chcę jeszcze wam coś pokazać, bo znajomy, który przeszedł grę, mi powiedział, że
żebym jeszcze coś tam zrobił po samym zakończeniu. Tak więc myślę, że jednak zrobimy ostatni odcinek po tym odcinku, tak więc dzięki za uwagę, przepraszam za polsat, chociaż to nie jest taki duży polsat wcale. No i cóż, zapraszam was serdecznie na finał, który będzie tam za dwa dni, albo jeżeli ten odcinek oglądacie w piątek, to będzie on we wtorek kolejnego tygodnia. Wiecie, teraz mam taki schemat wrzucania. Dobra, tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa, bywajcie. Zapachniało, powiewy jesieni, z wiatrem zimnym uleciał.